Siemka, witajcie z tej strony. Ponownie Galajut, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem wam o kilku bardzo ważnych, istotnych rzeczach dla was, jako budowanie postaci, aka synergetyki i jak je fajnie ogarnąć, a bardziej w czym leży problem po ostatnich zmianach około 2-3 tygodnie temu, kiedy to drop synergetyków, jeśli chodzi o mody, które posiadają w momencie dropa, zmieniły się. W sensie nie były tak, że każdy mod dropi jednakowo. W sensie było tak, że każdy mod dropi jednakowo. Każdy mod ma identyczną szansę. Teraz każdy mod ma częściowo ją jakby ustawioną. Jest to dość specyficzne ustawienie. No i tak, dzięki Wesowi, Horesowi. On tutaj jeszcze pewnie by poprosił o dokładny prefiks, który sobie przyznaję. Natomiast wiadomo jak to jest. Nie zawsze mogę go spamiętać. Niestety, no ale koniec pierdzielenia, koniec głupot, moje wariaty. Dzięki jego uprzejmości otrzymałem tabelkę z ubiciem dużej ilości krzaków, bardzo dużej, ponad, z tego co pamiętam ponad 700, z czego wydropił równo 200 synergetyków i na tej podstawie powiem wam, pokażę wam, jak prawdopodobnie na, no powiedzmy już, przynajmniej delikatnie znaczącej skali jesteśmy, co możemy z tego wyczytać. Więc zobaczcie sobie, rzućcie okiem. Tutaj mamy parę ważnych rzeczy, ale zanim w ogóle przy okazji zaczniemy, zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o drop synergetyków, to do ich leveli. Zawsze dropi maksymalnie jeden synergetyk na dany przedział levelowy. I prawdopodobnie w ogóle dzięki temu nie ma takiego wielkiego spamu tych synergetyków. Jeśli na przykład można zdropić 3-4 wersje na różnego typu, wiadomo, pierścionek, zbrojkę, cholera wie co jeszcze, to tutaj zwróćcie uwagę, że może spaść maksymalnie 1/20, więc boss, który dropi tylko jeden synergetyk, czyli jeden przedział levelowy na 20, teoretycznie dropi tylko maksymalnie jeden synergetyk, plus ewentualnie jakiś rar, psychorar, w zależności od tego, co tam sobie posiada. To jest bardzo istotna rzecz. Druga istotna rzecz, to już w trakcie rozpiski, jak będziemy ją czytać. Proszę bardzo. Wariaty drogie. Jedni powiedzą, okej, mamy to. Wariaty, screenujemy, robimy. Odcinek można skończyć. Drudzy powiedzą, Galajus, ale weź to zinterpretuj. Także lecimy z tematem. Pierwsza rzecz, która nam się bardzo ważnie rzuca w oczy, to ilość typów synergetyków, które dropimy. Mamy je tutaj na środeczku. Jak widzicie, karwasze są prawie na samej górze, jeśli chodzi o ilość. Czyli jest ich najmniej, jeśli chodzi o to. Na karany mamy 3, altabary mamy 1. Co zresztą tutaj ładnie widać. Delanta, pelerynka, mamy 3 sztuki. Giladany, buciki, mamy 5 sztuk. Potem już stopniowo to wszystko idzie ładnie do góry. No i tutaj mamy dość ciekawą sytuację. Bo w pewnym momencie zaczynam się zastanawiać. Na karane altabar 1-3 sztuki, zakładam, że tak to było myślnie ustawione, że te akurat przedmioty karwasze mają dropić dosyć rzadko. Bo tak naprawdę karwasze są no, takimi przedmiotami, które mimo wszystko są rzadkie, nie ma ich w sklepach, nie ma ich nigdzie, więc logiczne, że będzie ich nawet tutaj dosyć niewiele, co zresztą ma odzwierciedlenie tutaj. Natomiast bardziej mnie zastanawia, dlaczego tego typu rzeczy są w tak dużych ilościach. Murimy. I tutaj oczywiście jeszcze mamy naszyjniki i ewentualnie jeszcze pozostałe inne biżuterie. Naharia to zbrojka, Syldus czapka, Lonilis to jest rękawiczka, Halval chyba też czapka, Talgundy rękawiczki, Ganerys naszyjnik fizyczny tym razem. Więc zwróćcie uwagę, że w tym momencie zaczynam się zastanawiać, czy tutaj coś było specjalnie w tym aspekcie zmieniane, czy jednak nie. No bo powiedzmy sobie szczerze, gdybyśmy chcieli na przykład tu posegregować na podstawie tego, że na przykład przedmioty, które dają resy fizyczne plus statystyki, czyli na przykład zbrojki, spodnie, buty i tak dalej, powinny być rzadsze. Ale tak, mamy na przykład darbany, a tutaj zaraz mamy Naharię, która jest zbrojką. Zaraz potem mamy na samej górze giladany, które są butami, jak pamiętam, i są na ilość 5. Moim zdaniem ilość typów synergetyków jest częściowo troszeczkę niewymierna, w sensie ilość prób mimo 200 dropów jest zniekształcona z tego względu, znaczy ilość dropów, jeśli chodzi o podział na ilość, jest zniekształcona. Moim zdaniem drop na karanów i altabarów jak najbardziej jest niski. Pozostałe, powiedzmy w marginesie błędu, mogą się tutaj utrzymywać. Kwestia szczęścia, co tam Wesowi potrafiło polecieć. Zwróćcie uwagę, że niektórych przedmiotów
jednego z typów przedmiotów, z tego co pamiętam, nawet nie zdropił. Bo Wes mi tutaj wspominał, że jednego przedmiotu nie zdropiło. I to jest prawdopodobnie który z chyba naszyjników. Ganeriska chyba. Czyli zobaczy, nie Ganeris. Któryś naszyjnik, tylko pytanie który. Nieważne. Mimo wszystko, jak widzicie, tak wygląda tabelka z dropem, jeśli chodzi o przedmioty. Tutaj ilościowo, no, nikt się tutaj raczej nie zaskoczył, że te altabary i nakarany są w dosyć małej ilości. Natomiast, powiedzmy sobie szczerze, naprawdę ciekawe. Mimo wszystko, sam mogę stwierdzić, że Murimy zazwyczaj jako śmieciówki mi potrafią polecieć. Na Harie tutaj jestem bardzo zaskoczony, bo na Harie bardzo rzadko, na przykład w moim przypadku, dropie. Częściej nawet mi samadany spadają. Dlatego moim zdaniem to jest troszeczkę zniekształcone. Natomiast inaczej to już wygląda w przypadku typu moda, który możemy tutaj otrzymać. Zwróćcie uwagę, jak to ciekawie wygląda w tym momencie, bo na przykład mod damage fizycznych poleciał 1, regeneracja kondycji 1. Tylko weźmy też pod uwagę, że to jaki mod dropi, jego ilość ma też ma wpływ na to, też jaki typ przedmiotu ci spada. I to jest druga ciekawostka związana z dropem synergetyków. Na przedmioty, które są synergetykami fizycznymi, nie zdropisz na przykład moda, który będzie zwiększał ci regenerację many, albo zmniejszał zżycie many. To jest bardzo ciekawe. Dlatego na przykład, jeśli Wesowi trafiło się bardzo dużo przedmiotów, które są na postacie fizyczne, może się okazać w ten sposób, że przedmioty na postacie magiczne, znaczy mody na postacie magiczne, mogą dropić rzadziej. To jest pierwsza sprawa, która może mieć wpływ na to, przynajmniej po tych 200 ubiciach możemy to wyciągnąć. Wiadomo, jest to 200, znaczy 200 dropów, przepraszam. Ubić oczywiście więcej, no bo nie z każdego bossa dropiło. Weźmy pod uwagę, że jest bardzo istotna rzecz, że jeśli to jeszcze ma wpływ właśnie, to te mody, które zdobywamy, mogą mieć... znaczy te przedmioty, typ przedmiotu, jaki zdobywamy, mogą mieć ostatecznie wpływ na mody, które w naszej rozpisce znajdują swoje odzwierciedlenie w ich ilości. Jak widzicie, w ogóle mod damage'a fizycznych wydropił 1. Mimo tego, że na przykład no, Naharia na przykład jest zbrojką mimo wszystko fizyczną. Więc biorąc to pod uwagę, nawet mod damage fizycznego jest albo tak rzadki, albo po prostu nie chciał dropić w przypadku farmy Wesa. Weźmy pod uwagę, że na przykład obrona dystansowa, obrona wręcz. Ile tego jest tutaj? Obrona przeciw urokom. To są trzy mody, które dropiły najrzadziej i prawdopodobnie są najmniej atrakcyjne dla graczy. Dlatego to jest, określiłbym to jako pierwszą pulę, która jest najczęściej zdobywana. To zresztą też ma odzwierciedlenie w moim dropieniu, bo... no... akurat to się bardzo zgadza w przypadku mojego dropienia. Weźmy pod uwagę, że teraz mam mod trafień. Zwróćcie uwagę, mamy 15 modów trafień dystansowych, mod trafień fizycznych i magicznych. Dlaczego uważam, że mod trafień dystansowych, dlaczego w ogóle to tak się przydarzyło, że mod trafień dystansowych jest najczęściej dropiącym modem? Moim zdaniem właśnie ze względu na to, że mod trafień dystansowych i na magicznych, i na fizycznych postaciach może wystąpić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mod trafień fizycznych trafi się raczej wyłącznie dla postaci fizycznych, czyli Shield, Barbarzyńca na przykład, a pozostałe profesje, które są magiczne, no raczej nie będą miały tego moda, albo będą trafiać go potężnie rzadko. Moim zdaniem też typ przedmiotu, czy jest magiczny, czy fizyczny, może mieć wpływ na to, jaka szansa na to pojawienie się w tym momencie pojawia. Jaka jest szansa na pojawienie się danego moda w danym przedmiocie. Zwróćcie uwagę, że mod trafień magicznych też tutaj jest nieco mniejszy niż mod trafień dystansowych. A jak wiecie, mod trafień dystansowych przyda się magowi ognia, czyli magicznej postaci, czy na przykład łucznikowi. Mimo wszystko. Zwróćcie uwagę, zużycie kondycji 14 sztuk, a zużycie many 2 sztuki. Z czym to się wiąże? Niemalże jestem święcie przekonany, że tak jak na przykład ze Skoganami mamy porównanie. Weźcie sobie na prosty przykład. W momencie, kiedy postać magiczna, jaka druid, mago ognia, zmniejsza zużycie sobie many, może przez dużo dłuższy czas wykonywać swoje ataki i opierać też się na swojej regeneracji many, co też jest dosyć ciekawe. Regeneracja many zrobiła w ilości 7, w przeciwieństwie do regeneracji kondycji.
To może też mieć swoje odzwierciedlenie, dlatego że barbarzyńcy na przykład, czy wszystkie postaci fizyczne w ogóle, przez to, że mają to wzmocnienie od druida, które jest dosyć mocno osłabione przez długi czas, mogą korzystać z dobrodziejstwa regeneracji i mimo wszystko to może mieć ten właśnie wpływ, że ta regeneracja kondycji jest stosunkowo rzadka. Jednakże to też jest moim zdaniem też oparte dosyć dużym marginesem błędu ze względu na sumę całkowitą 200. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj odporność na unieruchomienie. Tu przy okazji trochę mała prywata wpadnie. Znienawidzony przeze mnie moc z tego względu, że on jest bardziej zamiast buffem dla postaci barbarzyńca głównie, jest raczej debuffem. Dlaczego? Moim zdaniem, kiedy druidzi mają na ciebie 40, 50, 60% na korzeń, mają potencjalnie bardzo dużą szansę, że wsadzą w ciebie korzenie nawet 3 czy 4 razy, tym bardziej, kiedy zazwyczaj teraz robią to znowu pan korzenie nawet 5 razy. Ukorzeniuje, zajebiście, jesteśmy w domu. A weźmy pod uwagę to teraz, że korzeń wchodzi, zabiera perzeta, ale może po prostu ten efekt nie wejść, co pozwala mu wrzucić korzenie sobie trzeci, czwarty raz, jeśli znowu tę odporność na unieruchomienie wejdzie. Powoduje to otrzymanie wystarczająco dużo obrażeń, żeby na przykład w następnej rundzie dobić cię oskami albo czymkolwiek innym, albo w ogóle jakiś nie masz resa albo i mało HP, co w przypadku barbarzyńców jeszcze do obecnego stanu wiadomo do czego prowadzi. Jeszcze szybciej padasz. W tym momencie myślę, że przez całą grę odporność na unieruchomienie jest totalnym trashem i totalnym dziadostwem, którego nikt totalnie nie chce i nie chciałby zakładać. I ewentualnie w PvE, kiedy mobki cię korzeniują i zazwyczaj dają te 2-3 korzenie max, może się to przydać, bo wykonasz te ataki i zlikwidujesz tego przeciwnika, ale w PvP, co zresztą ten mod jest głównie traktowany przez graczy jako mod PvP, w tym momencie stracił na jakiejkolwiek sensownej wartości. Także moim zdaniem druidzi dzięki temu modowi, jeśli barbarzyńca go na siebie założy, zakłada, mają jeszcze łatwiej w walce, niż gdyby ten barbarzyńca tego moda nie miał. Taka jest moja opinia. No ale pominijmy to. Przechodzimy dalej. Zużycie kondycji. Tak jak mówiłem, Skogan ma Uremys. Ludzie, gracze magiczni tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo lubią sobie zmniejszać zużycie many, co powoduje, że po prostu mogą z mniejszym zużyciem, z podstawową fajną regeneracją, wykonywać, bić się dużo dłużej, co na dłuższą metę naprawdę fajnie oddaje, w przeciwieństwie do zużycia kondycji, gdzie tam wszyscy i tak opierają swoje zużycie na to, żeby kilka rund pobić bez wzmocnienia od druida, a potem wzmocnienie od druida i tak się dostanie, więc można śmigać jak się, żeby nie podoba. Szansa na odczarowanie. Jest to jeden z takich dosyć przyjemnych modów, mimo tego to jest mod, który nie jest tak atrakcyjny jak inne. Dlaczego? Zawsze w teamplayu odczarowanie masz od druida, mimo tego, że odczarowanie potrafi uratować dupę i tak dalej, jest to totalne RNG. Nie jesteśmy w tego stanie przeliczyć, w którym przypadku akurat zadziała dobrze i jego przydatność naprawdę jest mocno związana z tym, co tak naprawdę na sobie mamy. Ilość debuffów na swojej postaci w dużych ilościach wiąże się z tym, że po prostu jest potężna szansa, że zmieni nam coś, co w ogóle nie zmieni nam stanu na następną rundę, czyli na przykład zamiast krwawienia zmieni nam, nie wiem, zatrucie na dwie rundy. I co? Zmyje? No zmyje. Zmyło. Zadziałało. Dało wymierny efekt, no wolałbym, żeby zmyło coś ciekawego. Dlatego też częstotliwość dropienia odczarowania jest jak najbardziej tutaj sensowna. Mimo wszystko w kontekście tego, co twórcy mieli na myśli. Oczywiście, czyli prawdopodobnie zminimalizowanie szans zdropienia naprawdę super atrakcyjnych modów. Lecimy dalej. Podwójne losowanie obrony. I tutaj też ciekawe, że nie widzę podwójnego losowania ataku. Czy ja jestem ślepy? Nie, jest. Podwójne losowanie trafienia. Zwróćcie uwagę, że te mody akurat dropią niemalże podobnie. I tak jak wczoraj na streamie mieliśmy dyskusję, podwójne losowanie trafienia, jak w rzeczywistości oddziałuje to na sumaryczną szansę trafienia. Ja tutaj cały czas popierałem i do tej pory popieram w dyskusji, że im większe procenty mamy, tym podwójne losowanie trafienia jest dużo lepsze niż modyfikator trafień. A biorąc pod uwagę, że podwójne losowanie trafienia wiąże się z tym, że na postaci DPS na przykład, mody trafień, też częściowo mod trafienia magicznych, dystansowych, fizycznych, skalują się z tym, ile masz zręczności, ma to wpływ bezpośredni. Biorąc to pod uwagę, barbarzyńca, który zazwyczaj zdarza mu się mieć mało tej zręczności, czy ma ognia pod moc, może na początkowych etapach
zastąpić sobie ten mod, swoje mody, jeśli nie może trafić dobrego moda, i w ten sposób próbować sobie jakby nadrobić troszeczkę swoją celność, swoje procenty, wyeliminować RNG troszeczkę z PvE. W ten sposób może mieć sensowny mod, nie najlepszy, ale naprawdę przydatny, i w ten sposób też bym go traktował. Dlatego moim zdaniem też logicznie umieściło się to w tej ilości prób, te mody podwójnego losowania, trafienie i obrony, jak tutaj widzicie. W przypadku losowania obrony weźmy pod uwagę to, że tak jak w poprzednim przypadku z trafieniami, im ktoś ma na ciebie większy procent, mniejszy procent, tym lepiej ten mod działa moim zdaniem. I to jest dość taka prawda nawet nieobjawiona, po prostu takie dosyć logiczne można sobie powiedzieć. I mamy tutaj mody trafień, które już omawialiśmy, które znajdują się gdzieś tak w połowie. Trafienia fizyczne przydadzą się na barbarzyńce, dosyć rzadko, no bo wiadomo, kto by to brał. No i głównie na Shidu, więc Shidzi w ubieraniu się mają łatwiutko. Łucznicy zresztą też. Modyfikator trafień dystansowych jest potężny ilościowo, więc tutaj moim zdaniem łucznicy Shidzi to są profesje, które mają bardzo, bardzo łatwo o dosłownie wszystko. Zwróćcie uwagę, że mod damage magicznych i mod trafień magicznych jest dużo, stosunkowo rzadszy względem moda trafień, moda trafień dystansowych. Czyli na przykład tutaj, biorąc pod uwagę, że mody trafień fizycznych, że shidów jest niewiele, dlatego oni mają dosyć łatwo, ale mod trafień magicznych dla WD-ków jest naprawdę potężny, a i druidzi mogą być nim zainteresowani. Więc fajnie, że dropi go stosunkowo sporo i nie jest on znerfiony, bo równie dobrze mógł się pojawić w tej puli najrzadszych modów. Na szczęście nie. Regeneracja many. Jest to mod, który częściowo jest dosyć mocno zaniedbywany przez graczy, ale to głównie wiąże się z tym, że regeneracja many, wszystkie regeneracje działają tym lepiej, im więcej danego zasobu mamy. Więc powiedzmy, jeśli mamy 1000 many i regenerujemy 50 na rundę, mamy synergetyk, który na oko regeneruje nam 1% więcej, no to zawsze będziemy mieć te 60 many co rundę. Ale jeśli mamy już 2000 many, i to jest taki dosyć skrajny przypadek, powiedzmy, że jakiś wódek stwierdził, że zrobi sobie 2000 many, jedna z szybszych opcji, ewentualnie druid, zdarzają się tacy, to oni już regenerują sobie zamiast po 100, po 120. 20 regeneracji many od czapy. Biorąc pod uwagę, że jeszcze kontrolka Shida potrafi tą regenerację zrobić, robi się naprawdę interesująco. Mimo to ludzie sobie liczą bardzo prosto. Robię many wystarczająco, żeby przeżyć, wsadzić debuffy, w tym przypadku mówię tutaj o WD-ku, lub przez całą walkę wystarczającą się many, żeby wyleczyć, dać buffki i pozostałe rzeczy typu spamowanie korzeniami przeciwników, których powinienem unieruchomić. Dlatego też regeneracja many jest dosyć rzadko używanym modem i powiedzmy sobie szczerze, może być fajny. Natomiast na DPS-ie, czy na druidzie, czy na innych profesjach sumarycznie zmniejszenie zużycia, powiedzmy jak mamy zmniejszenie zużycia powiedzmy, nie wiem, 6% czy 5%, to przy ilości zużywanej many skorzystamy bardziej niż mając te bonusy na regenerację many. Zazwyczaj. To jest też kwestia właśnie tego statusu, ile mamy tego zasobu, a ile go nie mamy. I ile ewentualnie zużywamy na rundę zasobu. To wszystko się ładnie da przeliczyć, dlatego też nie bez powodu zużycie many jest dużo, dużo rzadsze. Teraz przechodzimy troszeczkę do ciekawszych modów. Jak widzicie, skok Farida. 6 sztuk. Rozproszenie Holma. Czy on tu w ogóle się gdzieś znajduje? Jest. 4 sztuki. No i to są mody, które moim zdaniem zostały wrzucone troszeczkę do jednego worka. Mimo wszystko, że na zbrojkach fizycznych rozproszenie Holma ma większy procent niż skok Farida, aka tutaj patrzę Dmorlung w Orleach, to moim zdaniem tutaj jest raczej szansa mniej więcej równa na drop tego. Zresztą tak samo jest z szansą na podwójny atak, odporność na trafienie krytyczne, szansa na trafienie krytyczne. I tutaj mamy jeszcze dość duży dylemat z tymi ostatnimi dwoma. Regeneracja kondycji mod damage fizyczny, który zresztą już omawialiśmy. Nie rozumiem w ogóle, jakim cudem mod damage fizyczny spadł tylko jeden, z czego to wynikło, biorąc pod uwagę, że fizyczne, no tutaj też ganery też fizyczne,
Halval, z tego co pamiętam, jest czapką. Tak, też jest fizyczna i totalnie nie rozumiem, dlaczego mod damage fizyczny jest aż tak rzadki, biorąc pod uwagę, że barbarzyńca mimo wszystko to jest mod, który będzie głównie brany przez barbarzyńcę. Ma już tych modów bardzo dużo. Jego bazowy damage w pewnym momencie jakby nie jest w stanie już tak fajnie się skalować z tym modem, a jest go tak naprawdę mało. I biorąc pod uwagę, że suma dropów jest 200, jestem zaskoczony, że spadł tylko jeden mod damage'a fizycznego. Biorąc pod uwagę, że to jest ta już ta niska półka, ja bym powiedział, podzielił to wszystko na trzy progi. Mała szansa dropa, średnia szansa dropa i duża szansa dropa. I tutaj do dużej szansy jeszcze bym załapał te dwa mody. Odporność na unieruchomienie dałbym do dużej, szansa na odczarowanie bym dał do małej, znaczy do średniej. Mimo wszystko to się tak potrafi dość mocno zazębić, a można też oczywiście zrobić jeszcze malutka szansa, mała, średnia, większa, duża szansa na dropa. To wtedy troszeczkę lepiej to wygląda. Natomiast biorąc pod uwagę, że próba jest dosyć mała, ja bym to właśnie podzielił na te trzy. I jak widzicie, szansa na podwójny atak, szansa na trafienie krytyczne równo po 4. I tutaj się oczywiście to klaruje jako taką, powiedzmy, ciekawą sytuację. Tutaj możemy oczywiście kalkulator sobie odpalić. Przeliczyć sobie 4 podzielić na 200 to ma i razy 100, mamy 2% szansy, albo ewentualnie tak, 2% szansy, że wydropimy właśnie odporność, znaczy szansę na trafienie krytyczne, nawet mniejszą, na podwójne, bo tutaj jest odporność na trafienie krytyczne, na kryta mamy jeszcze delikatnie mniejszą, jeden z hakiem, prawdopodobnie chyba 1,5, także co jak co, szansa na ten dobry mod jest naprawdę rzadka. W przypadku DPS-ów jest to potężnie trudne zadanie do wykonania. Nie bez powodu tych krytów na rynku coraz bardziej jest coraz mniej, po prostu. Tutaj jeszcze w przypadku woli, no już takiej woli ścisłości, osoby, które ewentualnie chciałyby przeprowadzić jeszcze swoje dodatkowe obliczenia, tutaj po kolei wam pokazuję, co ewentualnie mogłoby was interesować, co z jakim modem dokładnie spadło. Więc tutaj będę sobie przeskrolowywał w tym momencie, zamykając kolejne tabelki, więc kto tam ewentualnie będzie chciał, może sobie screenować. I w zasadzie tyle w tym odcinku. Przepraszam, że aż tyle pogadałem, jednakże moje wnioski tutaj oczywiście mogą być odmienne od waszych. Jeśli chodzi o tego typu rzeczy, z jednej strony można się dowiedzieć wielu rzeczy, z drugiej strony można mieć jeszcze więcej pytań, a z trzeciej strony stwierdzić, że ja rozwinę tę próbę. Farmione były krzyżaki, więc jak najbardziej jest jeszcze dodatkowa teoria, że osoba, która dropi, może mieć na to wpływ, choć nie sądzę. I druga teoria, że z innych bossów dropi inaczej. I to też może mieć istotny wpływ. Bo z jednej strony, no, z drugiej strony, no, może być całkowicie odmiennie. Dlatego tutaj też zostawiam wam pole do manewru, do własnych wyliczeń, może na przykład z Ichtionów, czy ewentualnie z wyższych levelowych instancji, gdzieś ktoś będzie chciał sobie zrobić taką statystykę i zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce. I w sumie tyle miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że ktoś tutaj jakieś sensowne informacje z tego odcinka wyciągnie, ewentualnie wyciągnie całkiem odmienne swoje opinie, to tym bardziej polecam sobie w komentarzach napisać swoje wnioski. Ja nie mówię, ja zawsze mogę się mylić, dla mnie to jest dosyć istotne, dlatego tym bardziej zapraszam was do dyskusji, bo dla mnie ta tabelka w tym momencie jest już dość dobrym odzwierciedleniem rzeczywistości, biorąc pod uwagę, że ja wczoraj na streamie zrobiłem kilka obron wręcz i kilka odporności na unieruchomienie, na przykład. To mnie strasznie tiltuje mimo wszystko. Tym bardziej, że mod jest losowany w momencie dropa. Nie wiem, moim zdaniem może być teoria, że przy dropieniu i losowaniu jest brana pod uwagę profesja, choć tutaj nie chciałbym, żeby tak było i osobiście uważam, że tak nie jest, że brane jest tylko takie bazowe to co ewentualnie po prostu jest wpisane na sztywno, czyli losuje się z puli procentowej, co jaką ma szansę wypaść. Nie tak jak było na początku, że weźmy pod uwagę, że przed aktualizacją w zasadzie byśmy mieli wszystko porówno.
prawdopodobnie. Ewentualnie z tą różnicą, że jeśli robimy więcej magicznych przypadkowo, to też niektóre mody fizyczne będą rzadsze, będą się rzadziej pojawiać. Przy bardzo dużej ilości prób to też by się zatarło prawdopodobnie. Tyle i aż tyle. Dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że jakiś głupot nie palnąłem. Nazwy przedmiotów tutaj mogłem się pomylić, także z góry przepraszam. Natomiast to było na tyle, także dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej!